Guten Tag, meine Damen und Herren. E, a tak na poważnie to dzień dobry. E, pozwoliłem sobie zacząć właśnie po niemiecku, bo chcę tutaj poruszyć pewną kwestię. E, mam nadzieję, że autor tych filmów się na mnie nie obrazi. E, chodzi mi tutaj właśnie o cykl filmów, które się ostatnio pojawiły na YouTubie, e, czyli kropka nad u Umlaut. E, tak jak nazwa tego filmu, który właśnie oglądacie, wskazuje. Liczenie kosztów w gospodarstwie jest no, dosyć ważną kwestią według mnie. E, tak wydaje mi się, że autor tamtych filmów nie do końca robił to z głową chyba. E, no nie mnie tutaj osądzać czy krytykować. Nie jestem osobą zawistną i kłótliwą. Ja życzę każdemu jak najlepiej. No niemniej jednak mam wrażenie, że Grzegorz, jeżeli mogę tutaj mówić na ty, bo między nami jest tylko kilka lat różnicy, więc chyba to nie będzie przeszkadzać. No chciał to swoje gospodarstwo zbudować zbyt szybko, takie mam wrażenie. I tutaj mamy w Polsce takie e, powiedzenie, mierz siły na zamiary, no i chyba ono tutaj e, bardzo dobrze pasuje. E, tak więc mamy tutaj przykład, e, że lepiej pomału brać małymi łyżeczkami, niż za dużo na raz. E, może się wydawać, że właśnie takie jakieś pierdziele kocopoły na ale liczenie kosztów i zysków e, pokaże nam, na co możemy sobie pozwolić, a na co nie i czy kupując daną maszynę będzie nas na nią stać po prostu, e, żeby ją spłacić czy w ogóle żeby ją eksploatować. No pewnie Grzesiek też o tym wiedział, e, bo nie wydaje się być e, głupim facetem, no, ale coś mu tutaj chyba nie pykło, delikatnie mówiąc bo sytuacja, w której jesteśmy zmuszeni oddać prowy, dotacje czy maszyny właśnie zakupione, właśnie te dotacje po to, żeby lepiej ugrać sytuację, w jakiej się znaleźliśmy, no to świadczy o tym, że chyba jednak coś poszło nie tak, bo w normalnych warunkach spokojnie powinniśmy używać tych maszyn, które wzięliśmy na dotacje i jednocześnie spłacać ewentualne kredyty. No, tutaj już pominę temat filmu, na którym Grzesiek na kartce papieru liczył, jakie to on będzie miał zyski z tego bydła. No, ja staram się to robić chyba bardziej rzetelnie, jak widać na tym filmie. No i właśnie ten film, gdzie on to przedstawił, skłonił mnie do tego, żeby tworzyć i kontynuować tą serię z liczeniem kosztów opasów kosztu opasu mówiąc dokładniej. Drugą taką osobą był rolnik, hodowca 88. On też na swojej karteczce przedstawił obliczenia, no i troszkę mnie tym zszokował, co mu tam na wychodziło, No i teraz ja robię swój challenge, że tak powiem, z liczeniem tych kosztów. No i zobaczymy, czy u mnie będzie podobna sytuacja, podobna tragedia, że tam parę groszy zostanie, czy coś jednak uda się na tych bykach zarobić. No i chyba tyle w tej kwestii. Tutaj właśnie chciałem. Poruszyć e, trochę? Grzyszkowi oczywiście życzę jak najlepiej, żeby sprawy potoczyły się no, po jego myśli. E, dobra, to kolejny miesiąc jest za nami. Sierpień był dosyć spokojny, zresztą jak i poprzedni miesiąc. E, przed nami jeszcze wrzesień, który pewnie będzie podobny do trzech ostatnich miesięcy no bo tutaj za wiele się teraz nie dzieje. No, ale od października już wchodzi trzecia grupka. Mam nadzieję, że będzie wchodzić trzecia grupka. Tutaj już się nastawiamy na ten cykl kupowania co trzy miesiące. I teraz chyba nasze gospodarstwo jest w tym najgorszym okresie właśnie, gdzie musimy liczyć te wszystkie koszty, żeby dać radę inwestować w te byki i przy okazji jeszcze, żeby to gospodarstwo nam funkcjonowało. No i jest to właśnie najgorszy okres, bo ciągle kupujemy, kupujemy i sprzedaży nie widać. Sprzedajemy po te trzy byki raz na pół roku, no ale to jest nic. Eee, tutaj jeszcze chyba rok takiej męczarni i, i już właśnie zacznie się sprzedaż tych naszych grupek po sześć byczków, eee, no to wtedy już powinno się to znacznie lepiej kręcić. No, i jeśli właśnie od października uda nam się wprowadzić tą trzecią grupkę, no i wtedy przy okazji wprowadzimy też trochę zmian w tym cyklu filmów. Mianowicie no będą liczone trzy grupy. Te trzy grupy będą liczone po kosztach produkcji paszy we własnym gospodarstwie i po cenach rynkowych danej paszy. Następnie będziemy co miesiąc robić zdjęcia danej grupce i będziecie mieli wgląd na to, jak one rosną. W ogóle dziwię się, że nie wpadłem na to wcześniej. Także dzięki za podpowiedź tutaj, pod poprzednim filmem. No i szkoda, że też wagi nie mam, no ale tu musimy się obejść bez niej. Wydaje mi się, że będę musiał przerobić trochę te tabelki, które tutaj pokazuję w tym filmie, żeby to było bardziej czytelne. No i chyba tyle. Chyba, że coś tam wymyślicie jeszcze, co by można było liczyć czy wprowadzić do tych filmów, to piszcie śmiało w komentarzach. Dobra. Strasznie długi wstęp nam dzisiaj wyszedł. Kto się jeszcze nie poddał słuchając tego, no to zapraszam go na podsumowanie. Weterynarz i leki nie obeszło się bez w sierpniu. W grupie drugiej przewiało nam takiego czarnego chuderlaka. Koszt 60 zł. Następnie woda. Tutaj sierpień był dosyć gorącym miesiącem, można by było tak powiedzieć bo tej wody troszeczkę poszło. Grupa pierwsza wyżłopała około 3000 litrów, co daje nam koszt trochę ponad 16 zł. Natomiast grupa druga wypiła aż 3700 litrów. Tam liczyłem, dolewałem do tego zlewu, to właśnie tak jak w poprzednim filmie mówiłem, łatwo można to sobie policzyć. No i koszt trochę ponad 20 zł. Tutaj jakby ktoś chciał wiedzieć zapotrzebowanie na wodę dla cieląt. Mniej więcej jest takie. No ale tutaj właśnie już ta grupa pierwsza ma ponad 6 miesięcy, więc to można troszeczkę zmienić. To już będzie trochę inaczej wyglądać. To zapotrzebowanie będzie coraz większe. Tak więc woda, siano i słoma. Grupa pierwsza sianka nie jadła. Ceny trochę spadły. Widocznie tego siana w tym roku jest dużo, bo jak patrzyłem teraz właśnie na OEXie, żeby powprowadzać ceny poszczególnych pasz. Tutaj do moich kalkulacji, no to troszeczkę są zmiany. E, siano potaniało. Słoma mniej więcej trzyma się na poziomie, może to ciut droższa o dziwo. E, tak więc słomy zużyły tyle, co zawsze, ale że cena jest trochę większa, to wyszło trochę ponad 35 zł. E, grupa druga zaczęła żreć siano, e, bo przez chwilę nie podawaliśmy im siano kiszonki, tylko kukurydze. Kukurydzę świeżą, zieloną, więc one chyba trochę suchego potrzebowały i tam jakąś jedną trzecią balota zeżarły, to będzie jakieś 80 kilo może, tak więc niecałe 20 zł, koszt siana w grupie drugiej, słoma podobnie, co w zeszłym miesiącu 280 kilo, koszt 42 zł. Pasze objętościowe, siano kiszonka. Tutaj przez ponad pół miesiąca karmiliśmy tylko siano kiszonką, dlatego jest taki wynik jaki jest. Ponad tona. Cena za tonę 220 zł. Koszt dla grupy pierwszej za siano kiszonkę 264 zł. Natomiast kiszonka z kukurydzy. Kiszonki z kukurydzy jeszcze nie mamy, ale skarmiałem, skarmialiśmy zieloną kukurydzą na świeżo. No i tutaj nie wiedziałem jak to liczyć, czy za reał po prostu wycięty w polu. Stwierdziłem, że najprościej będzie po prostu jak wliczymy to jako kiszonkę z kukurydzy. Ja wiem, że cena tego może być trochę inna, wagowo też będzie to inaczej, bo przecież to jest świeża zielona masa, tam jest pełno wody, będzie to na pewno cięższe. No, ale po prostu do naszych obliczeń jest to najprościej wrzucić jako kiszonkę z kukurydzy i tak też zrobiłem. Tak więc grupa pierwsza zjadła około no, 1,5 tony. Bo, tak jak mówię, to, to świeża kukurydza jest dosyć ciężka. Koszt 225 zł. Wysłotek jeszcze nie ma. Grupa druga, siano kiszonki, zjadły około tony. Koszt 220 zł. Kiszonki z kukurydzy to na 200. Koszt 180 zł. I pyk w naszą tabeleczkę. Lecimy dalej. W ogóle wyjdzie na to, że wstęp moje pierdzielenie głupot. Było dłuższe niż sama treść tego filmu. No ale cóż. Pasza treściwa, czyli śruta. Koszt jednej tony 814 zł. I tutaj zmienił nam się skład. Bo wszedł owiec. Już wam mówię jak to wygląda. Tylko znajdę zdjęcie sobie na telefonie. Bo tu wszystko policzę więcej jakie mamy składniki. Pszenicy... Na tonę paszy wychodzi około 350 kg, ja mówię tu około, bo później troszeczkę jeszcze inaczej to przeliczałem, tak więc plus minus 350 kg. Zresztą, właśnie, nie każde wiaderko liczę, także raz nabiorę z czubkiem, raz nie z czubkiem i już jest troszeczkę inaczej, ale tak, pirat z drzwi: 350 kg pszenicy, jęczmienie około 170 kg, owsa około 210 kg, śruty rzepakowej też 210 kg. Premiks witaminowy około 20 kg i kredy też około 20 kg na tonę paszy. Tak to się prezentuje. I to wszystko cudzamy do kupy. Daje nam koszt 814 zł. Pierwsza grupa zeżarła trochę ponad 300 kg śrutu, druga grupa niecałe 250 kg śrutu, co dało nam koszt w grupie pierwszej niecałe 260 zł, a w grupie drugiej trochę ponad 200 zł. Tak to się prezentuje. Gdyby kogoś to ciekawiło. Prąd i paliwo tradycyjnie. 10 zł koszty tam obróbki. Chociaż nie. Tutaj można policzyć trochę więcej. Ale to znowu ten koszt można wliczyć do kiszonki z kukurydzy. No bo tutaj jednak jeździmy po tą kukurydzę. Tniemy. Potem siekamy caputkiem. To on też trochę spali. Tak więc no chyba można by było trochę więcej tu wliczyć. E, tak się teraz dopiero skapnąłem. No ale cóż. Trudno. E, Grupa pierwsza 4,5 kW, kWh zużyły, no bo śrutownik i oświetlenie w oborze. Grupa druga 4 kWh, bo tylko śrutownik. I to właśnie się tak prezentuje, zresztą prąd to jest grożowe sprawy tak naprawdę. Tak się to prezentuje. Tutaj mamy wszystkie te koszty, o których przed chwilą mówiliśmy. Suma dla grupy pierwszej 811 zł, dla grupy drugiej 754 zł. Po podzieleniu na jedną sztukę w grupie pierwszej mamy 162 zł koszty utrzymania w tym miesiącu, dla grupy drugiej 125 zł koszty utrzymania w tym miesiącu. Od początku e, opasu danej grupy prezentuje się to tak. Cyferki rosną, czy też liczby rosną. Koszty rosną w ten sposób. E, suma dla grupy pierwszej nieco ponad 12 tysięcy, dla grupy drugiej niecałe 12 tysięcy, w przeliczeniu na jedną sztukę, czyli w grupie pierwszej na 5 sztuk e, to pojedynczo wychodzi 2418 zł, w grupie drugiej po podzieleniu na 6 sztuk za jedną sztukę wychodzi nam 1986 zł. I to jest ostatnia plansza. Na razie zrezygnowałem z tej planszy, w której pokazywałem ilość zjedzonej paszy, zużytej paszy czy czegokolwiek. No bo to co teraz oglądacie, to jednak jest trochę czasochłonne tych cyferek wklepać, trochę schodzi. Niemniej jednak te zużyte pasze liczę w Excelu, także co jakiś czas będę tą planszę wrzucał, jak to się zmienia. Dzisiaj poszedłem tak trochę na skróty, przyznam się szczerze, no ale później, właśnie pokażę, jak to się zmienia, ile już tam zjadły, danego czego no. I tak jak mówiłem na początku, jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, co by można było wprowadzić, to piszcie śmiało. Bo jak dojdzie trzecia grupa, to tych cywerek będzie jeszcze więcej, jeszcze łatwiej będzie się można pogubić. No, ale miejmy nadzieję, że jakoś to doprowadzimy do końca. Tu już grupa pierwsza 8 miesięcy, także trochę to już trwa. I chyba powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć. A, no i nie wszystko jeszcze powiedziałem. Tak, jak w ostatnim filmie mówiłem, mimo że liczę tutaj wszystko w miarę skrupulatnie, to i tak są to wartości szacunkowe, no bo przecież. No nie trzymam tych byków w warunkach laboratoryjnych, żeby za każdym razem z wagą wszystko e, podawać. Ważyć. Ja tutaj ważę tylko i wyłącznie kiedy zmieniam na przykład ilość podawanej paszy, albo jakość tej paszy się zmienia, więc trzeba wtedy przeważyć mniej więcej e, jak to wygląda raz na jakiś czas. No, to teraz chyba wyczerpałem temat w całości. Mam nadzieję, że ktoś dotrwał do tego momentu. Dzięki wielkie za to, że oglądacie tę serię. Jest dla kogo robić, bo widzę, że tutaj już coraz więcej nas jest na tym kanale. Ostatnio 3000 pękło, także dzięki wielkie. No i co? I tradycyjnie słyszymy się w następnym filmie. Dzięki za uwagę, do następnego, cześć.